Cześć, z tej strony trap.pl i właśnie z premierą tego odcinka. O godzinie punkt 16:00 na trapshop.pl rozpoczął się oficjalny drop blues, na które tyle czekaliście. I tak jak mówiłem, polecam się pośpieszyć, bo ich ilość jest limitowana. I jeżeli nie załapiecie się na nie teraz, a na przykład wszystkie się wyprzedadzą, to potem będzie bardzo ciężko dorwać te kozackie hoodie, które są dostępne w aż 5 kolorach: brązowym, niebieskim, białym, czarnym oraz liliowym, w kroju przygotowanym specjalnie dla pań. Bluzy posiadają oczywiście, jak widzicie, taką grafikę na piersi, wyszywaną techniką haftu z satynową nicią, z tyłu natomiast standardowo, jak w Trap Shopie, wyhaftowany jest shop z loga naszego sklepu. Ubrania wykonane są z najlepszej jakości materiałów, od A do Z wyprodukowane są w naszych polskich szwalniach. No tak jak wam ostatnio opowiadałem, te bluzy to totalny sztos. I nawet nie wiecie, jak się cieszę, że udało mi się zrobić tak porządny produkt dla was, z którego jestem pewien, że będziecie bardzo zadowoleni. Dlatego zapraszam wszystkich na trapshop.pl. A, no i jeszcze jedno info, bo z okazji drugiego dropu dorzucamy dla was również taką małą promocję, dzięki której przy zakupie właśnie nowych bluz, t-shirty możecie dokupić z aż 30% rabatem. Z kodem hoodie, o tutaj musicie go wpisać jak coś, tak żebyście mieli cały dotychczasowy trapshopowy asortyment u siebie w szafie. Dobrze, ale my już wracamy do tematu odcinka. I tak jak widzicie po tytule, dzisiaj omówimy sobie upadek dwóch, jeszcze przed kilkoma laty, wielkich twórców. I chodzi mi o oczywiście o YBN Namira oraz Lil Pumpa, no bo ten pierwszy na przykład na przestrzeni ostatnich dni wydał absolutnie najgorszą nutkę tego dziesięciolecia. I jestem pewien tego, co mówię, nawet jeżeli ta dekada dopiero się zaczęła, bo naprawdę to niesamowite, że można odwalić aż taki szajs. I tym samym omówimy sobie ogólnie całą obecną sytuację YBN Namira, bo jak wiadomo, panuje na niego obecnie naprawdę ogromna nagonka. Dawno nie widziałem aż tak dużego hejtu na jakiegoś rapera i w sumie to ta sama sprawa tyczy się kogoś innego jak naszego Lil Pumpa, bo także i u niego, oj, kolorowo to nie wygląda. I tak naprawdę jest tylko coraz gorzej. Jego ostatni track to bardziej mem niż muzyka. Raper już nawet nie ma pomysłu na to, co może robić w sieci. Jego przyszły album, czyli Lil Pump 2, jest ciągle i ciągle przesuwany. No i właśnie, ci dwaj panowie mogą być na przestrzeni lat wręcz przykładem tego, jak nie prowadzić swoich muzycznych karier. Jak ciągle i ciągle zamiast progresu zaliczać tylko regres. No i sami zaraz to wszystko zobaczycie. O wszystkim się przekonacie, zapraszam już was do oglądania. Dzisiaj z racji dropu sklepu nie puszczę wam piosenki dnia, ale za to chciałem jeszcze jedną rzecz sprostować, ponieważ ostatnie nagranie, które wam pokazywałem, to z aresztowania polskiego rapera 1, okazało się jedynie akcją promocyjną dla jego nowego singla pod tytułem Dealer. I może nie będę już rozwijał więcej tego tematu na tym kanale, chciałem tylko to dla was sprostować. Wracamy do naszych dzisiejszych głównych bohaterów, czy też jak wolicie, do dwóch raperów, którzy no już prawie przegrali swoje muzyczne kariery, przynajmniej jak na ten moment. I szczerze mówiąc, to zastanawiałem się też, czy do tego wideo nie wrzucić i Famous Dexa, ale może jeszcze go oszczędzimy. Miejmy nadzieję, że coś się ruszy u niego po tym ostatnim odwyku. Chociaż szczerze mówiąc, to wielkich szans na to nie widzę. Dobrze, ale tą naszą dzisiejszą opowieść zaczynamy sobie od YBN Namira. No bo kurde, nie wiem, jak się to wszystko nawet stało, ale jeszcze, no pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy to ten młodziak w 2017 roku, wypuszczając swój hit pod tytułem Rubin of the Paint, z miejsca podbił serca wszystkich słuchaczy rapu na całym świecie i nie tylko. Bo sam pamiętam, że w tamtym okresie na przykład często pokazywałem ten kawałek Namira znajomym, którzy niekoniecznie słuchali trapu, ale każdy z nich był i tak pod wielkim wrażeniem tego traku. Potem dołożył do tego kolejny hit Bounce Out With Dead u Cola Bennetta, czyli track, który odniósł no równie wielki sukces i po prostu wtedy wydawało się, że będziemy w nim mieć bardzo mocnego gracza i to na lata. Jednak jak wiemy, późniejsza historia YBN Namira to już same schody i to w sumie coraz bardziej strome. No bo gdy jego kolejne kawałki i mixtape'y wskazywały ciągle tendencję zniżkową, gdy jego grupa YBN po kolei rozpadała się od wewnątrz, to dało się przewidzieć, że najbliższe lata dla rapera będą na pewno nieudane. I tak się też właśnie teraz dzieje, bo wygląda na to, że właśnie dochodzimy do punktu kulminacyjnego jego upadku. I chodzi mi tutaj o jego ostatni album pod tytułem Vision Land, na którym znalazł się na przykład taki oto track, który właśnie widzicie. Nazywa się on Soul Train. No i krótko mówiąc, jest to najgorsza profesjonalna nutka, jaką kiedykolwiek dane było mi słyszeć, jaką wy pewnie też kiedykolwiek słyszeliście. No naprawdę, do dzisiaj nie wiem, co tam się stało, ale za to mam swoje domysły, które zaraz wam przedstawię. Jednak wracając do samego traku, to w skrócie mówiąc, jest on totalnym gównem. Po prostu nic się tam nie klei, nic do siebie nie pasuje. Nuta została zrobiona tak jakby w stylu takim, wiecie, której Namir dał polot swojej fantazji. Wykazał się artystycznie, ale zapomniał, że nie jest artystą pokroju Tylera The Creatora, tylko że cały czas jest jednak tym YBN Namirem. Zresztą, no same oceny wszystko mówią o tym kawałku.
Takich już naprawdę nigdy nie widziałem na swoje oczy. Inni koledzy z branży raperskiej tak samo. Wyśmiewają to arcydzieło na swoich mediach społecznościowych. No i tak jak mówię, mam jedynie swoje domysły, jak w ogóle mógł powstać ten track i przede wszystkim, czemu znalazł się on na jego oficjalnym pierwszym studyjnym albumie. Tak więc opcja numer 1 brzmi tak, że Namir po prostu kompletnie nie ma talentu do tego co robi. Że nie wiadomo jakim cudem znalazł się na miejscu, w którym jest obecnie. I jak tylko przyjdzie co do czego, przyjdzie mu wypuścić poważniejszy album, to wypuszcza takie coś. Bo w jego opinii jest to spoko, a jego wszyscy ziomkowie to typowi klepacze po plecach, którzy co by Namir nie zrobił, to tylko mówią mu, że to jest kozackie. Do tej teorii podpinałby się inny niedawny track tego gościa pod tytułem Wake Up, który już kilka miesięcy wcześniej miał równie podobną opinię wśród rapowego środowiska. Czyli wiecie, większość uznała, że to jedno wielkie kupsko. Ja osobiście sądzę, że suma summarum ten kawałek nie jest aż taki zły, jak go piszą, ale już nieważne. No a druga opcja natomiast, w którą ja osobiście wierzę mocniej, to to, że Namir taki kawałek zrobił właśnie po to, by się o nim na nowo zrobiło głośno. By właśnie takie osoby jak ja o nim teraz nagrywały odcinki, by zrobić zamieszanie w sieci i tym samym by rozpopularyzować swój nowy album. Bo szczerze mówiąc, to gdy przesłuchałem z niego kilka innych tracków, to nie są one aż takie całkiem złe. No racja, niektóre są tak samo bardzo słabiutkie, ale no na przykład o ten, ostatnio nawet zapętlałem. I wiecie, wydaje mi się, że po prostu postanowił do swojego stada owiec wpuścić jedną czarną, która miała przyciągnąć uwagę ludzi. Jednak no co tu dużo mówić, nawet jeżeli taki właśnie był jego plan, to się on nie powiódł, bo album Vision Land w pierwszym tygodniu sprzedał się w ilości zaledwie 4000 kopii, pomimo fitów m.in. od takich graczy jak 21 Savage, jak Offset, Jeezy, G-Herbo czy Ty Dolla $ign. No więc krótko mówiąc, jest to tragiczny wynik i aż smutne jak się patrzy na upadek tego gościa. Tam uważam, że jego głównym błędem było to, że po prostu przespał swoje 5 minut, przegapił swoją okazję i zamiast iść za ciosem po dwóch wielkich hitach, on przez długi czas przestał wypuszczać muzykę i tak to się właśnie potem dzieje. Co więcej, to bliźniaczo podobne zdanie mam obecnie właśnie i o Lil Pumpie, bo ten co prawda, choć początkowo pierwsze lata swojej kariery prowadził jak totalny szef, rozśmieszał i szokował dosłownie nasz calutki glob, to jednak no już w sumie od 2 lat jego kariera notuje tak samo, tylko i wyłącznie ciągły regres. Zresztą już nieraz na tym kanale o tym sobie rozmawialiśmy. No i nie wiem jak tym razem skomentować te jego ostatnie zachowania, no bo opowiadałem wam właśnie w poprzednich odcinkach, że raper najprawdopodobniej zaczął akcję promocyjną swojej najnowszej płyty pod tytułem Lil Pump 2, bo zaczął być to coraz bardziej aktywniejszy w sieci. Zaczął od nowa próbować robić instagramowe dymy. Otworzył nawet swój profil na OnlyFans. Na jednym live'ie zapowiedział, że album dropi już na dniach i na jeden story włączył odliczanie do jakiejś daty, więc wtedy na pewno wielu osobom narobił apetytu. Jednak do tej pory albumu ani widu, ani słychu. Dokładnie tak samo, jak to było z jego poprzednim krążkiem Harvard Dropout i pewnie z tego też powodu, czyli ciągłego przeciągania premiery. Skończy się on podobnym flopem. Przynajmniej na dzień dzisiejszy tak widzę to ja. Zamiast albumu natomiast, no wygląda na to, że Lil Pump w taki sposób cały czas pompował swój najnowszy hit pod tytułem Big. No niestety tego wam przeczytać nie mogę. Na ficie z raperem YNJ. Czyli jeżeli znacie jego twórczość, to już wiecie co to może oznaczać. No ten utwór bardziej zaliczyłbym do kategorii memy niż do kategorii muzyka. I dodatkowo do tego czasu uzbierał on w już ponad miesiąc niecałe 2 miliony wyświetleń. Ocenek widzicie też nie są najlepsze. No i bardzo przykro się na to patrzy. Jak Gazi Garcia, twórcy, który robi hit rzędu miliarda wyświetleń, jakim oczywiście było Gucci Gang, teraz ledwo dobija do 2 milionów. No i ogólnie rzecz biorąc, to obecnie jego twórczość, jego osobę, no bądźmy szczerzy, niestety, ale prawie nikt nie bierze go już na poważnie. Ale słuchajcie dalej, bo następnie po takiej hucznej premierze nagle dał info na Instagrama, że znika na jakiś czas z internetu. Wiecie, swoje zrobił, to może teraz iść na wakacje. Ale co ciekawe, to też wrócił z tych wakacji przed kilkoma dniami. I to tym razem z całkiem nową taktyką, bo teraz bez przerwy tylko pokazuje na Instagramie zdjęcia oraz nagrania swoich stóp i rąk z pomalowanymi paznokciami. No i nie wiem, kto mu doradza te ostatnie kroki w jego karierze. Czy już może po prostu label zostawił go samego, bo już wiedzą, że jego reputacji i tak się nie da odbudować. No ale powiem to po raz kolejny, bardzo przykro się na to wszystko patrzy. I co by już o tym Gazi Garcia nie mówić, to ja będę miał i tak zawsze do niego ogromny sentyment. Bo to, jak ten gościu rozpopularyzował trap na całym świecie, jest wręcz nieocenione. Założę się, że wielu z was oglądających ten film zainteresowało się tematem amerykańskiego rapu właśnie przez tego gościa, a potem poprzez innych artystów wkręciliście się w tą zajawę już na dobre. No ale niestety, na dzień dzisiejszy tak to właśnie wygląda. Ja już naprawdę widzę bardzo małe szanse na to, że mała pompka wróci jeszcze do łask, ale obym się oczywiście tutaj mylił. Zresztą suma summarum, to jakby już teraz nie wieszono psów na tych dwóch panach, to jeśli tylko mają oni choć trochę oleju w głowie, to i tak są pewnie ustawieni do końca
końca życia, zwłaszcza taki Gazi Garcia, a my się możemy tylko z nich śmiać. No to co? Przypominam o dropie Blues na trapshop.pl, o limitowanym dropie naprawdę wysokiej jakości hoodie. I pamiętajcie, żeby sobie zrobić potem jakąś fotkę w tych ubraniach i nam ją podesłać, bo pewnie wtedy znajdziecie się tutaj na jeden z przyszłych odcinków. Wpadajcie również na Instagrama trap.pl.info po jeszcze szybsze newsy. Subskrybujcie kanał po jeszcze więcej rapowego kontentu. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!